stały w dwóch kątach sieni wsparte o filary, dwa kurantowe, w szafach zamknięte zegary. Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie, południe wskazywały często o zachodzie. Gerwazy przybrał się machiny naprawić, ale bez nakręcania nie chciał jej zostawić. Dręczył kluczem zegary każdego wieczora. Właśnie teraz przypadła nakręcania pora. Gdy podkomorzy sprawą zajmował uwagę stron interesowanych, on pociągnął wagę. Zgrzytnęły wyższe zrobionym zębem koła rdzawe. Wzdrygnął się podkomorzy i przerwał to sprawę. Bracie, rzekł, odłóż nieco twą pilną robotę. I kończył plan zamiany. Lecz klucznik na psutę i jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru. I wtem Gil, który siedział na wierzchu zegaru, trzepiącąc skrzydłem, zaczął ciąć kurantów nuty. Ptak sztucznie wyrobiony, szkoda, że zepsuty, zająkał się i piszczał, im dalej, tym gorzej. Goście w śmiech. Musiał przerwać znowu podkomorze. Mości kluczniku, krzyknął. Lub raczej puszczniku, jeśli dziób twój szanujesz, dość mi tego krzyku. Ale gerwazy groźbą wcale się nie strwożył. Prawą rękę na zegar poważnie położył, zaś lewą wziął się pod bok, tak oburącz wsparty, podkomorzeńku! Wolne pańskie żarty! Wróbel mniejszy niż puszczyk, lecz na swoich wiorach śmielszy jest, aniżeli puszczyk w cudzych dworach. Co klucznik, to nie puszczyk, kto w cudze podnasze nocą włazi, ten puszczyk, ja go wystraszę! Zacznij z nim! Podkomorzy krzyknął. Panie hrabia! Zawołał klucznik. Widzisz pan, co się wyrabia? Czy nie dosyć się jeszcze pański honor plami, że pan jadasz i pijasz z tymi stoplicami? Trzebaż jeszcze, aby mnie zamkuł urzędnika, gerwazego rymba i łychomyszka. Żyć w domu panów moich i pan się to zniesie! Wtem propazy zawołał przykroć. Uciśnie się! Na ustęp ja, Protazy Baltazar Brzechalski, dwojga imion, generał niegdyś trybunalski, wulgo woźny. Woźnieńską obdukcyją robię i wizyją formalną zamawiając sobie urodzonych tu wszystkich obecnych świadectwo. I pana asesora wzywając na śledztwo powodu wielmożnego, sędziego sobie. O incursio! To jest o najazd granicy. Gwałt zamku, w którym sędzia dotąd prawnie włada. Czego dowodem jawnym jest, iż w zamku jada. Brzechaczu! Wrzasnął klucznik. Ja cię wnet nauczę! I to wyższy z zapasa pęgrzelazny kluczy okręcił w koło głowy, puścił z całej mocy. Pęgrzelaza wyleciał jako kamień z procy. Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na ćwierci. Szczęściem schylił się woźny i wydarł się śmierci.